Dzisiaj, proszę Państwa, w sobotę po południu obejrzałem Golden Eye, czyli Złote Oko. Jestem zachwycony i cały szczęśliwy, że powrócił taki Bond, jakiego najbardziej lubię, czyli z przymrużeniem oka. Już w tej wspaniałej ekspozycji, kiedy dogania w powietrzu spadający do przepaści samolot, od razu zrozumiałem, że zabawa będzie na całego. Pierce Brosnan jest po prostu genialny w roli agenta 007. Lekkość Rogera Moore'a, sprawność i zawodostwo Shona Connery, a także młodzieńczy urok Timothy Daltona. Wszystko w jednej osobie. Pyszny, naprawdę pyszny film, z tym, że niestety, i to zawsze musi być w Polsce, musi coś takiego nastąpić, totalnie, całkowicie spaprany, kompletnie dyletanckim tłumaczeniem. Wstydził się zresztą podpisać autor tych drętwych i całkowicie pozbawionych inwencji dialogów i nic dziwnego, bo każde dziecko na świecie wie, że Bond pije wódkę martini wstrząśniętą, niemieszaną, a nie z shakera niemieszaną. Każde dziecko to wie, z wyjątkiem niedouczonego tłumacza. Bond jest niestety jak Biblia. Pewne odzywki są święte. To tak jakby in the name of the father and son, w imię ojca i syna, przetłumaczyć w imię tatusia i pierworodnego na przykład. Poza tym trzeba nie mieć totalnie wyobraźni, żeby nie przetłumaczyć jakże znaczącego nazwiska rosyjskiej zabójczyni One Top, które zresztą znajduje odzwierciedlenie w jej sposobie zabijania. Dziewucha siada na facecie, moja ulubiona pozycja, i dusi udami. Boże, poza tym co za towar. W każdym razie można było wymyślić jej na przykład nazwisko Nagórna albo Wierzchowska, cokolwiek w tym stylu. Poza tym naprawdę nic mnie już bardziej nie irytuje od angielskiego sir, nietłumaczonego na język polski. Skoro Bond mówił do naszej skorupko yes sir, to można było w to miejsce dać tak jest szefie. Prawda, że proste. Bond powinien być zabawą. Zabawą tak samo dla widza, jak i dla tłumacza, moim zdaniem. Szkoda, że GoldenEye trafił na kogoś, czyje poczucie humoru nie sięga nawet dynastii. Ja na wszelki wypadek zaznaczam, z tłumaczeniem GoldenEye nie miałem niestety nic wspólnego. W każdym razie, jeżeli mowa o Bondach, jeżeli mowa o tłumaczeniach, to także odradzam już z góry sięganie po filmy wypuszczone na kasetach przez Warner Bros. Poland, oczywiście chodzi o Bondy, bo to tłumaczył znany fajansiarz, tak więc szkoda czasu i pieniędzy, radzę poczekać na emisję telewizyjną. Natomiast co do filmów w telewizji, jeszcze Państwu powiem jutro, to znaczy już właściwie dzisiaj, bo to jest już 31 grudnia. Dzisiaj wieczór w Polsacie ma być przygodowa baśń wytwórni Hammer pod tytułem She, czyli Ona. Ursula Andress, Peter Cushing i Christopher Lee. Obejrzeć zdecydowanie warto, choć za tłumaczenie nie ręczę, bo Polsat robi prawie wszystko na kolanie, na dodatek najczęściej te bzdury czyta knapik, więc szkoda czasu i nerwów, ale Hammer to Hammer, tak więc decyzja należy do Państwa. A skoro powiedziałem, że dzisiaj będą życzenia, to życzę sobie i Państwu życzę, biednym widzom chodzącym do kina i kupującym bilety, skazanym na to, na oglądanie tych różnych bzdur, życzę, żeby w roku 1996 dystrybutorzy zadbali także o jakość opracowania filmów, skoro nie szczędzą środków na reklamę. Rozgadałem się, proszę Państwa, trochę się rozgadałem, ale to taki temat, że nie mogłem inaczej.